Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania druku nr 15 w sprawie dotyczącej przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych osiedli na 2013 rok. Proszę Państwa, oczywiście prosiłbym od razu w tym dokumencie sobie poprawić nastąpiła literówka, bo w paragrafie pierwszym jest oczywiście 28 sierpnia 2015 roku, a nie 13. I proszę Państwa, ja może zreferuję, bo sprawa była rzutem na taśmę i na komisji, jako członek komisji, żeby było szybciej i chodzi o co. Mamy, proszę Państwa, w paczce 140 tysięcy złotych. Jest to paczka, która jest pod nazwą budowa oświetlenia rolnego. W tej paczce również znajduje się, proszę Państwa, ulica oświetlenie na Motyla i na ulicy Skromnej. I proszę Państwa, o tyle jest trudno, że tak, pani Katarzyna jest dalej na chorobowym, bo ma złokcie, tam ma jakiś wypadek na nartach, miała jakiś tam problem z poważny, czy na zamkach, na łyżwach. Nie mamy pracownika, który zastępuje, jest kontakt z samą kierowniczką. Po ostatniej konsultacji, z ZIT-em i po ostatniej rozmowie ze skarbnikiem może się okazać, że w najbliższym czasie, jeśli tego nie zrobimy, a planujemy sesję, będzie pod koniec miesiąca, może będzie też absolutorium zgodnie z terminem, tak nie ma łatwiej przecież ze statutem będzie. Może się okazać, że środki mogą nie być przesunięte. Nie chcielibyśmy jako zarząd być w sytuacji też, że nie jesteśmy w stanie wydatkować tych środków, a jednocześnie ich nie skorzystać. Otóż budowa rolnego była wpisana w tamtym roku jako, że tak powiem, na jedną, dwie lampy z poszczególną kwotą po to, żeby nie padło pozwolenie na budowę. Niestety ZIKI nie wywiązał się ze swojego zadania. Myśmy z panią Wasią, zresztą ja wtedy zapraszałem, był jeszcze chyba, tam jeszcze chyba była przecież wtedy byli na spotkaniach. No bo nie myślę na wszystkich, bo na spotkaniu, kiedy mówiliśmy wszystkie, nie było traktowane jako zadanie zagrożone. Była dyskusja, czy ma to robić dział inwestycji, czy dział wykonawstwa, jeżeli chodzi o oświetlenie. Dział inwestycji nie miał dokumentu z czerwonymi pieczątkami, tam się nie chcieli realizować, bo to nie należy do nich. Efekt jest taki, że udało się, proszę Państwa, zrobić inne oświetlenie, udało się zrobić tą jedną nieszczęsną lampę w rejonie tam Marzeny. Te wszystkie doświetlenia, te, które mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Niestety nie ruszyli ulicy Rolnego. Jestem na jutro, na 8 rano umówiony z pana dyrektora Migdała w celu wyjaśnienia po sprawozdaniu, jak do tego doszło. Myśmy przez naszą kwota była czas przesunięta, można spokojnie ogłosić przetarg, zrealizować zadanie, uratować pozwolenie. Na dzisiaj pozwolenie, że tak powiem, wygasło. Pozwolenie kosztowało, znaczy projekt kosztował 40 tysięcy złotych. Próba reanimowania jest dosyć, no, delikatnie mówiąc, według mnie niemożliwa. I żeby próbować ratować środki, zaproponowaliśmy następującą rzecz. Po pierwsze, to pozostawienie 15 tysięcy złotych. Pozostawienie 15 tysięcy złotych na ulicy Skromnej i na ulicy
a więc skromna jedna motyla, to nie tą jedną lampę. 10 tysięcy złotych w związku z tym, że pan radny Kołomyjski jest wpisana ulica Nadwiślańska, ale w związku z tym, że jest prowadzona budowa i tam nie ma sensu na niego robić żadnego chodnika, bo nie Nadwiślańskiej, to zobaczymy jak to wyjdzie po hipoteki, jak to po budowach wyjdzie. Chcę remontować schody do bulwarów, które kiedyś były rury, które biegły, bo z bulwaru Podolskiego przy moście Powstańców Śląskich nie da się wyjść do góry, jest zamknięte, dlatego że kiedyś tam biegły przez kilkadziesiąt ostatnich lat biegły rury ciepłownicze do Bisturi. I ten bulwar Podolskiego, że tak powiem, jest ograniczony i możliwość zejścia placu Walterów-Getta jest praktycznie niemożliwe. Niestety jest to obiekt pisany do rejestru zabytków i trzeba zrobić tam projekt po to, żeby potem zrobić jakąś realizację. W związku z powyższym, w celu również zachowania proporcji, dlatego że spotkanie, które będzie się uskarbnikiem, jest również spotkanie w duchu, ilość procentów, które powinny być na paragrafach inwestycyjnych w stosunku do paragrafów utrzymaniowych, bo pani Basiu, staram się tu zebrać myśli, dlatego że zależy od tego zadłużenie gminy, ile jest ważne, ile jest na inwestycjach i też, w tym duchu. Zarówno komisja, jak i czy tutaj zarząd zwracają się z propozycją do państwa. Nie jest to oczywiście jakaś sprawa, która jest stawiana na uszu, ale w celu, żeby ratować te środki, w celu przesunięcia. Wydaje się to racjonalne i tyle. No i takie są proszę państwa powody. One zostały wpisane w budżecie, w tej pasce samodzielnie, mówię, ta kwota została też samodzielnie wpisana przez ZIKIT do budżetu miasta. W związku z tym to nie była propozycja, że dzielnica na przykład dała 140 tysięcy, tylko sobie wyliczyli, że według tego projektu, realizacja projektu narodowego plus realizacja tych, tej jednej, dwóch, trzech lamp tam na skromnej pustce będzie kosztować 140 tysięcy złotych plus motyla. W związku z tym one są tam w pasce w budżetu miasta. Otwieram dyskusję. Panie. To znaczy tak, ja oczywiście w punkcie pierwszym budowa oświetlenia rurowego. Proszę państwa, no nie zgadzam się z tym, ponieważ ZIKIT, ja już w tej chwili nie pamiętam w którym roku, wtedy inspektorem był pan Boliński, zaproponował, przyszedł i powiedział, że na ulicy Staromostowej i Dolnego są jeszcze drewniane słupy oświetleniowe. I mówi pani Jacku, no dobrze by było, żebyśmy to jakoś wspólnie zmienili. Rada podjęła uchwałę, przeznaczyła środki na wykonanie tego projektu. Projekt został zrealizowany. Nie pamiętam w tej chwili, ale chyba w 2010 roku, bo to było rok chyba po otwarciu pracy Bernatki, więc to było albo 2010, albo 2011, ja tych nie pamiętam. Myślę, że to był rok po pokładce Bernatce, więc chyba to był rok 2011. Na podstawie tego projektu, proszę państwa, zrealizowano 3 lampy przy Staromostowie. W ubiegłym roku było to zadanie wpisane również do realizacji i już wtedy było wiadome, że żeby nie stracić pozwolenia na budowę, żeby chociaż zrobić jedną lampę, żeby uratować to pozwolenie na budowę i ten projekt. Z tego co wiem, to najpierw z gdzie nie można było znaleźć tego projektu, był poszukiwany, potem się znalazł, potem się okazuje, że na podstawie tego projektu ZIKIT nie może ogłosić przetargi, nie może nic zrobić, przepychanki między jednym a drugim wydziałem. Tylko proszę państwa, proszę mi powiedzieć, co nas to obchodzi? Co nas to obchodzi? Wydano kilkadziesiąt tysięcy złotych, przed chwilą tutaj sprzeczaliśmy się o 2000 złotych, a wydajemy około 40 tysięcy złotych i ktoś mówi, nie mamy tej dokumentacji. W roku się ją szuka, w tym się okazuje, ale my na podstawie tego dokumentacji nie zrobimy, a nie wiadomo, który ma to dział zrobić. No na litość boską, proszę państwa, bo to jest jakieś wariactwo. Ja bym chciał zobaczyć,
Jakie było, bo ja rozumiem, że były spotkania, ale czy za tymi spotkaniami szły pisma, żebyśmy mogli pokazać, nie wiem, pójść do pani dyrektor, czy zgłosić interpelację w Radzie Miasta Krakowa, że w tej sprawie dzielnica zrobiła wszystko, co mogła, żeby tą sprawę ratować. Uważam, że tym bardziej, że jeżeli jutro jest spotkanie z dyrektorem IKAU, to nie powinniśmy dzisiaj wysłuchać tego zadania. Jeżeli jest problem, że straszy nas się znowu, że środki nie przejdą, jeżeli ich nie przesuniemy na dzisiejszej sesji, proszę bardzo, przesuńmy, zostawmy taką kwotę, żeby chociaż można było zrobić jedną lampę. Żeby uratować to pozwolenie na budowę, bo jeżeli my to dzisiaj ściągniemy, to dla to nie ma tematu. Bo go nie ma. I go już drugi raz nie wprowadzimy. I sankcjonujemy to, że oni za przeproszeniem zgubili dokumentację przy przeprowadzeniu. Jestem za tym, żeby ten pierwszy punkt wykreślić i zmniejszyć kwotę przesunięcia o 15 tysięcy. Tylko najpierw jeszcze taka lampa kosztuje. 15 to za mniej. Dobrze. Wolę zostawić taki bufon, żeby było na lampę, żeby ktoś nie powiedział, że 10 tysięcy jest mało. Pan Wolę. Podoba mi się wypowiedź pana Jacka. No, nareszcie. Jest ważniejsza sprawa. Ale? Nie, nie, do wypowiedzi nie mam zastrzeżeń. Tylko panie przewodniczący, pan to, co powiedział, to zobaczył pan jedną ważną rzecz. Bo my tam odpuścimy, uchwałę zmienimy, a pracownik z IKAU, proszę pana, na niej będzie brał pensję, spokojnie sobie będzie pracował, nawet źle, ale nic mu się nie stanie. No wreszcie trzeba doprowadzić, ktoś po prostu za mnie jest winny. I ja powiem tak, że prezydent Majchrowski powinien wiedzieć, że w Zygicie ktoś w tym dziale, gdzie pracuje, nie jak należy. No to mówię krótko, idąc na skrót. Ja nadaję na przykład na prezydenta, a tu się okazuje, że powinna jest gotowy. Przez ludzi, którzy nie dopilnowali. Jesteśmy w trakcie sesji, odbywają się jakieś tam konsultacje. No to nie o to. Chwila, panie Bogu. Moment, to jakieś szaleństwo się tu odbywa. Panie, panie. Prosiłbym o wyjaśnienie sprawy. Panie Bogu, przepraszam bardzo, chwila przerwy, bo musimy zobaczyć, co się tu stało, jak jeśli. Drogie panie, pani Basiu, pani Basiu. Jesteśmy w trakcie procedowania. Pani Basiu. Pani Basiu! Ale można tu odbywać rozmowę nawet w drugim pomieszczeniu, proszę Państwa. Pani Basiu, ale dyskutujemy, mamy sesję. Siądźcie, można porozmawiać, przecież tu nikt nikogo nie trzeba, można przejść do drugiego pomieszczenia. Wszyscy potem nie słyszymy. Pan Wodek ma jakąś ważną wypowiedź. Znaczy nie ma wypowiedzi, tylko trzeba będzie zgodzić, proszę pana, z tym, że ludzie, którzy biorą określone środki finansowe w Zygicie, proszę pana, doprowadzili do takiej sytuacji, która, że tak powiem, wiem, że dzielnica traci, bo jeżeli coś kosztowało, projekt kosztował tyle pieniędzy, a mówi się, że podobno dokumenty pominęły, to szanowni państwo, to przecież to się nadaje tylko do natychmiastowego zwolnienia osoby odpowiedzialnej za pieniądze. Że... Pan się nadaje do prasy. Panie Boże. Ale ja mam nadzieję, że państwo... A tego, ale to będzie, no, bo się wszystko pisze. Że pan się napisze dokładnie do nas. Napisz, pan. Bo to się ma myśleć, ja to się zajmę. To jest żenada. To, co się dzieje, to jest żenada. I tu pan Jacek ma rację, bo rzeczywiście, jak nie damy nawet na jedną lampę, ja to nie będzie. Ja bym chciał, żeby to zostało w protokole zapisane. Dobrze, a ja się tego nie boję, panie Jacku. Bo mnie to denerwuje po prostu, bo jeżeli był konsensus, pierwsze zdarzenie i my jakbyśmy z kosmosu spadli. Te rzeczy się działy, dzieją, a to trzeba to przyznać wreszcie. Ale zaraz na drugi raz. Ale proszę państwa, słusznie, zareagujmy. Kto z państwa pójdzie?
pójdzie ze mną jutro jeszcze do Zgiry. Ja. Proszę, no to już mamy. Ósma, ja cię tylko powiedzieć tyle, że w momencie, kiedy dostaliśmy sprawozdanie z Zgiry, pani Basia, ile pani próbuje nie mówić z panem Migdałem? 3 tygodnie próbujemy się umówić między sekretariatami, żeby umówić na spotkanie. Na telefon też nie odpowiada. Młoda, ale sprawa jest z ubiegłego roku. Przecież o tym, że dokumenty zginą, nie. Wiemy od połowy tamtego roku. Tak. Tylko sprawozdanie jeszcze nie jest tylko ta rzecz, tylko są jeszcze inne rzeczy. Ale to jest za to, I teraz jest pytanie. Zawalili sprawę, czy biorą na siebie realizację zadania? Niech znajdą, mają możliwość. Wiecie, pracownik na swoje barki. Ja mam prośbę, jeżeli się uda, to będzie ciężko, ale żeby spróbować, jakby pani Basia, ale rano, jak będziemy na spotkaniu, żeby sprawdzić, jaka była, bo ja nie pamiętam tej chwili. Wydaje mi się, że to było około 40 paru tysięcy złotych wydane na ten projekt. Ja mówię, że tam nigdy nie przyjdzie na sesję. Akurat taki wchodził na sesję. Nie przyjdzie na sesję. Bo to jest konkretna sesja. Ale proszę bardzo. Proszę Państwa, ja zapieram projekt pana Jacka i pana Wolka. Jestem radną z tego okręgu. Jestem zbulwersowana tym rolnego. Wydaje mi się tak, że jutro może się coś rozstrzygnie, więc prosiłabym Państwa, żeby poparli moją poprawkę. I ona mówi, wykreślamy ten paragraf pierwszy z argumentacją taką, jak przedstawił pan Jacek, że rzeczywiście, jeżeli to wykreślimy, to zadanie przestanie istnieć, tematu nie ma. A jeżeli to jest, co pan Zygmunt mówi, że te pieniądze trzeba przesunąć, więc proponuję tak, żeby zostawić 15 tysięcy jakby na tym zadaniu. To znaczy, w paragrafie drugim, tam gdzie pisze, to jest kwoty 125 tysięcy, napiszmy kwoty 110 tysięcy, a później środki w wysokości 115 tysięcy, napiszmy środki w wysokości 100 tysięcy. Czyli to 15 tysięcy zostanie ewentualnie do tego rolnego. Nie, żebym zrobiła całą paragrafę. Tylko o to, żeby to utrzymać i żeby to pomału zrobić. No to bardzo dobrze. Ja jestem za. Ja Państwu powiem tylko tyle, że w ostatnim roku kadencji, kiedy były jeszcze konkursy dzielnic, zadanie to zostało złożone do konkursu dzielnic. I przez niezależne, że tak powiem, gremium, bo to chyba z opinii i inne wydziały, bo gdzie to dokumentacja idzie z uchwałą Rady, która wnioskuje do konkursu dzielnic, uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów jako zadanie dobrze przygotowane, merytoryczne i potrzebne. No niestety problem polega na tym, że decydowali wtedy radni. No i nigdy nie mamy się możliwości przebić się z zadaniem, znaczy parę razy się udało we wcześniejszych latach, ale mimo że pozytywne były opinie, wysoko byliśmy w tym merytorycznym rankingu, to politycznie, że tak powiem, nie weszliśmy, bo akurat w tym roku były ogródki jordanowskie, natomiast jak dawaliśmy ogródki jordanowskie, to było coś innego. No i to jest taka, że tak powiem, gra. Natomiast tak jak mówię, to proszę Państwa, no, uważam, że nie możemy sankcjonować tego, że ktoś... Już będziemy Pani Bieszczu głosować. Czy ktoś chce z Państwa zabrać głos? Dobrze. Jest poprawka Pani Kali. Przeczytała ją. Dobrze, proszę Państwa, w związku z tym, Panie Wolku, możemy przeczytać. Proszę bardzo. Poprawka Pani Sosińskiej, wypisze mi paragraf 1, zmienić. A to wykreślenie paragrafu 1. A to w paragrafie 2 zmiany to jest A, tak? Zamienić kwotę 125, wprowadzić kwotę 110. Zamiast środków w wysokości 115, przenieść środki w wysokości 100 tysięcy, przeznaczyć. No to jest tak, to co jest. I zmienić numerację paragrafu. Rozumiem, że czytelna sprawa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Głosujemy. Dziękuję. Bez przeciw. Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Głosujemy cały raz przyjętą poprawką. Kto jest
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 15 oraz 60 za poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada przyjęła uchwałę do druku nr 15 wraz z poprawką. Teraz mamy